Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam. Zbliżamy się do okresu Wielkiego Postu w Kościele grecko-katolickim, który zawsze rozpoczynamy w poniedziałek. Jednak w niedzielę przed początkiem Wielkiego Postu Święta Cerkiew stawia przed nami niedzielę seropostną, zwaną inaczej Niedzielą Wybaczenia, bo to właśnie akcent tej niedzieli skierowany jest głównie na wybaczenie. W trakcie boskiej liturgii uczestniczymy również w obrzędzie przebaczenia, w trakcie którego kapłan prosi wiernych o przebaczenie za swoje winy, a także winy innych kapłanów. Następnie wierni proszą o to samo kapłana, a następnie wzajemnie siebie. Cerkiew pokazuje nam przez to, że nie da się właściwie wejść w okres Wielkiego Postu, nie zaczynając bez przebaczenia i proszenia o wybaczenie. Drogę do wybaczenia pokazuje nam sam Chrystus, który jeszcze będąc na krzyżu zwraca się do swego Ojca Niebieskiego słowami: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O to, czym jest wybaczenie i jak je rozumieć, zapytałem psychologa księdza doktora Dymitra Leszko. Moim gościem jest ksiądz dr Dymitr Leszko, psycholog i psychoterapeuta. Księże Dymitrze, chciałem zapytać, jakie znaczenie dla naszej kondycji psychicznej ma wybaczanie? Jeżeli mówimy o czysto, jakby to powiedzieć, stronie psychologicznej, przebaczanie nam jest bardzo wygodne. Przepraszam, że tak użyję tego sformułowania albo tego powiedzenia. Bo pomijając wiele czynników takich psychicznych, które warunkują brak przebaczenia i takie uaktywnianie się różnych procesów, jest takie pojęcie, taka dziedzina nazywa się psychosomatyka. Wszystkie nasze przebaczenie bardzo negatywnie wpływają na nasze ciało. Jest nawet taka młoda książka, nazywa się Ciało pamięta. Wszystkie nasze nieprzebaczenia według psychologii są, według jednak z teorii psychologicznych, są zapisane w naszym ciele, blokują nasze ciało. Złość podwyższa poziom tętna. Tak naprawdę brak przebaczenia szkodzi i tylko i wyłącznie w pierwszej kolejności nam samym. I ciało się o to upomni. No niestety, ale to tak to działa. A komu potrzebne jest wybaczenie? Czy jest potrzebne tylko tej osobie, której wybaczamy? Czy jest potrzebne, no może z tego, co ksiądz powiedział, to chyba nawet i bardziej nam samym niż temu, komu wybaczamy. Z jakiej strony patrząc, bo tutaj poruszamy się w dwóch dziedzinach, psychologii i wiary. Tutaj ważne jest troszeczkę, tak jakbym powiedział, rozgraniczenia jakieś jednak wprowadzić. Bo psychologicznie mówiąc, jeżeli pracuję nad przebaczeniem, to jest moja praca. To jest sprawa mojej dojrzałości, mego przygotowania, żeby mi było dobrze. Tak? Tutaj skupiamy się wyłącznie na sobie, na swoim ego. I to jest też bardzo dobre. Oczywiście to jest bardzo potrzebne. Mam klientów wiele i pacjentów w zależności od kierunku terapeutycznego, którzy mają problem z przebaczeniem i pracujemy razem. Tylko osobom duchownym, które my z wami jesteśmy, jest o wiele łatwiej walczyć o przebaczenie. Bo mam starać się przebaczyć dlaczego? Bo mnie Pan Jezus o to prosi. Bo Pan Bóg mi mówi, że przebaczysz, będzie ci przebaczono, nie przebaczysz, nie będzie ci przebaczono. Arytmetyka Pana Boga jest bardzo łatwa, tak? I dlatego mamy starać się do tego dążyć. Oczywiście mamy wiele ran, jeżeli patrząc z perspektywy psychologicznej, duchowej, które są ciężkie do przebaczenia, tak? Nawet patrząc na Hitlera czy na Putina. To są bardzo ciężkie rzeczy i nie są łatwe, ale tutaj nam z pomocą przychodzi modlitwa Ojcze Nasz, która mówi: przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Jest użyty czas teraźniejszy. Na pewne
winy, na pewne krzywdy potrzeba będzie dużo czasu. Ale nawet do śmierci czasem możemy nie wybaczyć. Ale to nie oznacza i nie zwalnia nas odpowiedzialności podjęcia prób wybaczenia. Dlatego, bo Pan Jezus o mnie o to prosi. I bardzo tutaj ważna taka subtelna różnica, bym prosił nie zapominać, żeby się przebaczenie nie wiązało czysto i wyłącznie z emocjami. Nasz magister w nowicjacie, jak powiem, u dominikanów, mi się zawsze podobało takie przysłowie, którym mówił, jak osoby mówili na kierownictwie duchowym, że nie czują Pana Boga. On zawsze mówi, Pan Bóg nie dezodorant, żeby go wąchać. Tak samo dotyczy sprawa przebaczenia. To jest akt woli i rozumu. Tak? Mogę nie czuć tego wybaczenia. Ale ważne jest, żeby na poziomie wolitywnym i rozumowym podejmowałem taką decyzję, taką chęć wybaczyć, bo Bóg mnie o to prosił. Tak jak powiedziałeś, nieraz te traumy, które człowiek przeżywa, są tak duże, że jest niezwykle ciężko wybaczyć, nawet przez wiele lat, patrząc się nawet na wielką część wiernych naszego kościoła w Polsce, te osoby, które pamiętają jeszcze akcję Wisła, i rozmawiając z tymi osobami, będąc w kontakcie z nimi, widzimy, że minęło już 75 lat, a jednak ten temat jest ciągle obecny, te krzywdy są tak duże. Tak samo teraz, no, bardzo aktualny temat wojny w Ukrainie i ludzi, którzy tracą swoich bliskich, którzy uciekają przed wojną. I czy może być tak, że nigdy nie damy rady przebaczyć? Oczywiście. Tylko proszę pamiętać, że to będzie nasz wybór. Tylko i wyłącznie nasz wybór. Dla przykładu, ci przywołam, nie wiem, na pewno słyszałeś przypowieść. Przypowieściami Pan Jezus mówił, bo oni są łatwe do przeżycia. I przypowieścią powiem o takich dwóch mnichach. Doszli do rzeki i była piękna kobieta, która nie mogła tą rzekę przejść. Więc taki Abba i jego uczeń wziął i przeniósł tą kobietę przez rzekę. Posłusznik ten, co taki się uczył na mnicha, nie mógł o tym zapomnieć. No i gadają sobie w drodze dalej, on przeniósł tą kobietę przez rzekę, zostawili ją, poszli dalej, gadają, gadają. I w końcu ten uczeń mówi, no mistrzu, no to jest karygodne. No jak mogłeś tą kobietę, chyba tam według jednych z przepowiedni, chyba nawet czy naga była, czy bliska do tego, mówi, no jak ty, mistrz duchowy, mogłeś tą kobietę przenieść przez rzekę, dotknąć ciała kobiety? Na co mistrz mówi, ja tą kobietę zostawiłem już na brzegu, a ty ją nosisz dalej, w sercu. Tak samo tutaj chodzi o przebaczenie, tak? Od nas zależy, ile czasu, tak naprawdę od nas bardzo zależy. Niestety nasz mózg, mówiąc psychologicznie, byłem w takich bardzo fajnych warsztatach, bo pracuję z migrantami w fundacji, pracuję z naszymi migrantami z Ukrainy. I były takie bardzo fajne warsztaty, gdzie wykładowca mówił, że jest taki przykład. Lew, kiedy dopadnie łanie, to ją weźmie w paszczę. I raz na jakiś czas się zdarza, że ta łania zamiera. Ona jest żywa, ale zamiera, jest w szoku takim. I lew ją raz szarpnie, drugi, trzeci, widzi, że niby jest ma ala martwa i zostawia ją, bo lew nie je padliny. Łania leży jeszcze 5 minut, podnosi się, cały jest w kompulsjach przez 5-10 minut. Jest nawet taki metod terapii nowy, nazywa się terapia TRE, przez wibracje różne, jest naukowa metoda uwolniania się od różnych traum w ciele. 5-10 minut jeszcze się trzęsie i potem jak nigdy nic wraca do stada. Jakby nic się nie wydarzyło. Całe doświadczenie traumy, bólu zajmuje pół godziny. I zachowuje się, jakby nigdy nic nie było. Nasz mózg natomiast krzywdy, rany, biorąc również i przykład tego mnicha ze swoim uczniem, zauważcie, zajmuje bardzo dużą ilość lat. No niestety. Albo stety. I to też od nas zależy. Czy chcemy odpuszczać, chcemy pracować, bo jak się tworzy pewność siebie, jak się tworzy wybaczę, nie wybaczę? To się tworzy z trzech rzeczy. Pierwsze, moje rodzice i rodzina, jak się kształtuje, nie wybaczyć, kultywowania tego niewybaczenia,
od dziada, pradziada, jedna rzecz. Na nią nie mamy wpływu, bo dzieciństwo namówione, jesteśmy tacy, tak się, to się nazywa syndrom ofiary. Druga rzecz, szkoła, edukacja, oczywiście, dobra, nie mamy na to wpływu, ale na trzecią rzecz mamy wpływ. I to jest samorozwój, to jest samoświadomość, to jest coroczne słyszenie Ewangelii, o którym będziemy słyszeli. To jest akt i próba tego aktu przebaczenia, który mamy w niedzielę, przebaczenie, tak? Jeszcze raz mówię, ja rozumiem, są krzywdy, jest Putin i tak dalej, Hitler, akcje Wisła, są ciężkie rzeczy do przebaczenia, ale od nas zależy, czy będziemy podejmowali tą próbę, czy nie. Czy chcę zmienić te przekonania, bo oni w pierwszej kolejności mnie kaleczą. I jest taka jeszcze ładna zasada, wiesz, psychologii, zawsze mówię do klientów, bo się specjalizuję na zaburzeniach lękowych. Co nas w jeden czas leczy? Rana, rodzice przekazywali dzieciom akcję Wisły, jesteśmy pokrzywdzeni. Okej, rozumiem. To pomogło nam jakoś zachować swoją tożsamość w pewnej chwili. Ale co nas w jeden czas leczy, długi czas nas kaleczy. Zauważyłem tutaj, będąc Ukraińcem z Ukrainy i nie mając problemów z tożsamością, zauważyłem, że w takim razie troszeczkę tworzymy takie getta. Wymagamy czegoś od innych, ale od siebie nie wymaga. Zmiany, otwartości, próby przebaczenia i tak dalej. Dlatego to są takie, bym powiedział, takie punkciki bardzo ważne. Ja decyduję. Te przekonania, które mnie leczyły w jednym czasie, czy chcę i widzę, że teraz mnie zaczynają leczyć. A Pan Bóg działa przez wszystko, przez psychologię, przez psychoterapię, przez księdza, przez kazanie, przez homilię, przez Ewangelię, czy pobudza mnie do zmiany moich przekonań. Czy nie? Czy mi z nimi dobrze, czy nie? Czy mnie leczą, czy mnie kaleczą? A to już życie codziennie bardzo, bardzo, bardzo ładnie weryfikuje i pokazuje. Zapewne, podobnie jak i ja, znasz wiele takich osób, moim zdaniem niezwykle nieszczęśliwych osób, które ze swoich krzywd, ze swoich traum uczyniły pewną swoją siłę i sposób życia. Czyli to są ludzie, którzy przez całe swoje życie koncentrują się wokół jakiejś krzywdy, którą doświadczyli, nie chcą odpuścić. Nie chcą zapomnieć i wszystko, co się dzieje w ich życiu, sprowadzają do tej sytuacji, do tej krzywdy. I ci ludzie, moim zdaniem, nie są tak naprawdę nigdy do końca wolni, bo oni są zniewoleni przez tą całą sytuację. Nieraz są to jakieś dramaty rodzinne, jakieś krzywdy, kłótnie dzieci z rodzicami, sytuacje jakieś sąsiedzkie, które tak mocno przybrały na wadze, że już nawet nikt nie wie, od czego się zaczęło, ale wiemy, że mamy do siebie uraz, mamy do siebie zadrę i to są nasi wrogowie i my nie chcemy się z nimi pogodzić. Czy jest jakiś sposób, jak można takim osobom pomóc z zewnątrz, bo one same, nieraz mam wrażenie, są już tak mocno przekonane o tej swojej krzywdzie i o swojej słuszności, że nie widzą innego rozwiązania. Czy będąc z boku, będąc przyjacielem, sąsiadem, członkiem rodziny takiej osoby, czy możemy coś zrobić, by pokazać takiej osobie, że właśnie jest droga wybaczenia, która może cię uwolnić? Jest takie złote przysłowie, które staram się stosować w swoim życiu. Nie uszczęśliwiaj ludzi na siłę. Kiedy byłem na jednej z parafii naszej eparchii, diecezji, i chodziłem jako wikary po kolędach, no to przychodziłem do ludzi samotnych. Babcia gdzieś mieszka na wsi, mówi, ma rodzinę w Gdańsku, załóżmy, czy w Warszawie. I zawsze mówię, no, ale pani jest sama, ma 80 lat, no jak tam dzieci? No dzieci chcą, żeby do nich przejechałam, tak? Ale ja nie chcę, bo proszę księdza, starego drzewa się już nie przesadza. I tutaj to jest wybór, moi drodzy, no każdego z nas, tak? Po to jest Pan Jezus, to troszeczkę w tym przysłowiu, teraz mi się przypomniało, jak o tym mówiłeś,
Przypomniało mi się to przysłowie o bogaczu i Lazarze. I to jeden z grzechów, zatwardziałość na Bożą łaskę. Przecież Pan Bóg do nas przemawia w Ewangelii. Nie możesz przyjść na boską liturgię, przynieść dar, nie pogodząc się ze swoim przyjacielem. Pan Jezus nam o to mówi. I tutaj jest taka ciekawa rzecz. Ile osób, bardzo dużo osób, tutaj wchodzimy w kwestię mocno duchową, ocierało się o Jezusa, ale nigdy nie doświadczało Jego obecności, a jeszcze więcej bym powiedział, Jego bliskości. Wracając do mego magistra z nowicjatu, też ładny taki, zawsze mówi takie przysłowie, odchodzenie do kościoła nie stanie się chrześcijaninem, jak odchodzenie do McDonald'u nie stanie się Big Maciem. Za mało jest chodzić, za mało jest ocierać się. Tutaj ważna jest obecność, wchodzenie w Bożą obecność, otwarcie uszu to troszeczkę, tak? A mało tego, doświadczania Bożej obecności, bliskości. Pan Bóg ma mnie zmieniać. Czy pozwala mu siebie zmieniać? Czy pozwala mu, tutaj troszeczkę wchodzimy w mistagogię, co każdą boską liturgię mówimy, w górę serca, jak Izajasz mówi, te zatwardziałe, zgniłe, nikomu niepotrzebne serca w górę, żeby Bóg je przemieniał i dawał nam serce z ciała, serce inne, które kocha, przebacza. Matka Teresa z Kalkuty mówi, całe życie mogą ci robić przykrości, całe życie ci będą robić podgórki, ale nie przestawaj być dobrym. Nie przestawaj robić dobrych rzeczy. I tutaj bardzo to wszystko tak naprawdę od nas zależy, od naszej samoświadomości. Tutaj są bardzo mocne słowa Pana Jezusa. Nie wiedzieliby, nie mieliby grzechu. Jak świadomość rośnie, słucham Ewangelii, że trzeba wybaczyć, trzeba być pierwszym, trzeba odpuścić, trzeba żyć tu i teraz, bo mówisz o osobach, którzy żywią te urazy. Tutaj już mówię jako psycholog i terapeuta, tutaj już mamy do czynienia z nerwicą, bo nerwica lękowa na przykład, to zawsze jest o przeszłości albo o przyszłości. Nie żyję tu i teraz, nie wybaczam, nie słucham Pana Jezusa, nie otwieram się na Jego łaskę. No niestety tak to działa i ciężko nam z tym jest. Dlatego, czy Pan Jezus poruszy moje serce, czy nie, i odpowiadając na Twoje pytania, trzeba się modlić o dar wiary. Proszę pamiętać, że wiara jest darem. I tak samo jak rodzice przychodzą i mówią, no mój syn nie jest nawrócony, pije, chleje i tak dalej, no nie wiem już co robić. Módl się o dar wiary, bo chodzenie do kościoła nie jest technika, jak chodzenie do McDonalda, to nie jest technika. Mamy chcieć, tak? Pan Bóg nawraca serce. Bóg nawrócił serce Faraona. Jak jest problem z przebaczeniem, trzeba to kłaść w modlitwie, żeby między mną a krzywdzicielem był Pan Jezus, który i jego będzie przemieniał i mnie uzdrawiał. W pierwszej kolejności mnie. Bo ja będę przed Panem Bogiem rozliczony, jak się nie mylę, jak mówi święty Augustyn, albo z miłości, albo z jej braku. Jak mówi takie terapeutyczne przysłowie, wszystkimi naszymi uczynkami kieruje albo miłość, albo brak miłości. Zbliżamy się do okresu Wielkiego Postu. Bardzo często, zastanawiając się nad tym czasem, skupiamy się nad postanowieniami, co będę robił, czego nie będę robił. Jednak Święta Cerkiew w przeddzień postu stawia nam właśnie niedzielę wybaczenia. Niedzielę, w której cały akcent jest skupiony na przebaczeniu. Będziemy też uczestniczyli w obrzędzie przebaczenia, w którym kapłani będą prosić wiernych o wybaczenie za swoje winy, za swoich współbraci w kapłaństwie, następnie wierni kapłanów, potem wierni samych siebie. I czy to nie jest trochę tak, że cerkwa chce nam przez to pokazać, że te wszystkie postanowienia nie mają sensu i nie mają znaczenia, jeśli ty nie zaczniesz od wybaczenia i od proszenia o wybaczenie, bo w okres Wielkiego Postu możesz wejść prawdziwie i wolny tylko, jeśli wybaczysz i poprosisz o wybaczenie. Oczywiście, nie wybaczenie, jak tama, która powstrzymuje łaskę Bożą. W pierwszej kolejności nam szkodzi. Dlatego jako posługujący modlitwą wstawienniczą, bo też kończyłem szkołę odnowy w Duchu Świętym, jest taki autor Neil Lozano, mówi o trzech działkach są ważne, które nas uwalniają na działanie łaski Bożej. I pierwszy z tych działów, najważniejszy to jest przebaczenie albo brak. Przebaczenia sobie,
przebaczenie rodzicom, przebaczenie innym, przebaczenie Panu Bogu. Zawsze mówię tutaj taką jedną rzecz, którą usłyszałem od mojego proboszcza w Mukaczewie, że spowiedź tak naprawdę składa się z dwóch rzeczy. Przechodzę do spowiedzi, Bóg mi wybacza, tak? Pierwszy element. Ale drugi element mam wybaczyć sobie. Bo jak nie wybaczę sobie, i cały absurd wielki Bożej miłości polega na tym, jak nie wybaczam sobie, wyrzucam Boże przebaczenie ze swojego życia. Nie działa, oczywiście subiektywnie, nie działa to Boże przebaczenie. Dlaczego? Bo nie wybaczyłem sobie. Mówię, Panie Boże, nie masz prawa mi przebaczyć, bo ja sobie nie wybaczam. I wyrzucam, siebie robię Bogiem. I dlatego tutaj ważne są te też dwa elementy. Pan Bóg mi przebacza i modlę się. Panie Jezu, pomóż mi wybaczyć sobie, wybaczyć innym tak, jak wybaczasz Ty. Sąd należy do Pana Boga. Sprawiedliwość należy do Niego. Tak? Przyjdzie czas, gdzie On wszystkich rozliczy. On o tym mówi. On jest tatą. Nie ja jestem tatą. A bardzo często wchodzimy w rolę tego starszego syna. Chcemy już osądzić. Chcemy już jakąś wyrocznię dać na innych, jak również i na sobie. Dlatego ważne jest bez modlitwy, bardzo mi się podoba siostry matki Teresy z Kalkuty, spotkałem ich w Bulgarii. Oni pracują z trędowatymi, to jest bardzo ciężka praca, ale oni codziennie zaczynają godzinę z rana, o tam szósta, piąta, od modlitwy godzinnej. Chcę doprowadzić do tego, że bez modlitwy nie przebaczymy. Bez modlitwy, która nas przemienia. Nasze modlitwy przecież Panu Bogu są 100 lat niepotrzebne. Modlitwa nas przemienia. Modlitwa nas przybliża do Pana Boga. Modlitwa nas uwrażliwia na Pana Boga. I dlatego tylko z Jego łaską, tylko prosząc Go, tylko zapraszając Go, będziemy mogli pójść powoli techniką małych kroczków, step by step, do przodu. I jak tu mówiłeś, to jest ważne. Nie wybaczysz, nie będziesz otwarty na inne łaski. No taka prawda. No i nie wybaczysz sobie, wyrzucisz Boże przebaczenia. Tutaj jest takie, też zawsze tak lubię mówić, są ładne słowa podczas mszy świętej. Zawsze pytam wiernych czasem albo na rekolekcjach. Dlaczego to jest moje ciało, które za was i za wielu będzie wydane? Dlaczego to jest moje krew, która za was i za wielu będzie przelana? Dlaczego nie za wszystkich? I zawsze mówię, Pan Jezus przelewa za wszystkich. On odpuścił swoją krwią grzechy, które są, byli, są i będą. Tylko nam trzeba wejść w to przebaczenie. Nam trzeba go przyjąć, bo niestety największy dramat człowieka polega na tym, że mogę odrzucić Bożą miłość i Boże przebaczenie. Dlatego i śpiewamy czasem, wy, którzy w Chrystusa chrzciliście się, w Chrystusa ubraliście się, nie wiem jak to powiedzieć. Oblekliście się. Oblekliście się, dziękuję. Więc trzeba się oblekać w Jego łaskę. Ona zawsze będzie większa ode mnie. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, jeden z kaznodziei, dlaczego my kapłani no, mamy tą sticharion albo taką dużą na wymiar. Kiedyś ona miała być taka, że trzech kapłanów mogła zmieścić. Dlatego, że to jest symbol Bożej łaski i ona zawsze będzie na wyrost. Nigdy do niej nie będziemy dorastali, jakbyśmy nie chcieli. I do tego siebie innych zachęcam. Zacznijmy od pierwszego kroku. Pierwszy, najważniejszy krok, czy modlitwie stawienniczej, czy gdzie by to nie było, po przebaczenia, albo przynajmniej podjęcia próby przebaczenia. Czytałem kiedyś, że właśnie nawiązując do tych słów o modlitwie, że dla chrześcijanina pierwszym etapem przebaczenia jest zacząć modlić się za tego, który wyrządził ci krzywdę, o to, by on już nikogo więcej nie skrzywdził. Czy psychologiczna wizja przebaczenia da się ją pogodzić z tą chrześcijańską, która rozpoczyna od modlitwy za tego, kto uczynił mi krzywdę? Powiem szczerze, że do końca ciężko mi powiedzieć, jaka jest psychologiczna, bo psychologiczna wizja zawsze się skupia na osobie, tak? Ja mam zrobić, żeby mi było dobrze. I to jest taki proces czasem, chociaż są teraz różne metody terapeutyczne, tak? Jest tak zwana technika krzeseł, trzeba krzywdzić, trzeba sobie wyobrazić, co on myślał i tak dalej, i tak dalej.
Ale chrześcijańska wizja, tutaj no, proszę zauważyć, że ten też chyba jest taka troszeczkę ciężka. Pan Jezus mówi, jeżeli wasza pobożność nie będzie większa od faryzeuszy, no to nie odziedziczycie Królestwa Niebieskiego. Dlatego zawsze mówię, że chrześcijanin ma być nienormalny. Jest taka książka Szustaka, Ewangelia dla nienormalnych. A ja zawsze mówię, mamy być ponadnormalni. To jest nauka Pana Jezusa. No, no dorastamy do niej przez całe życie, nigdy nie dorośniemy, więc próbujemy i modlimy się. To jest ciężkie, dlatego uważam, że to jest może jakiś taki kolejny krok, tak? Ja próbuję, mam uświadomić, dlaczego chcę przebaczyć. Bo Pan Jezus mnie o to prosi. Ja bym 1000 lat mógł komuś nie wybaczyć, ale wybaczam, bo Pan Jezus, którego kocham, z którym jestem w dobrych relacjach, mówi. Gdzieś widziałem na Facebooku, jest takie bardzo ładny obrazek, chyba w Chorwacji, jak się nie mylę, małżonkowie biorą ślub i na ślubie dają im krzyż. Są dwóch małżonków i pośrodku krzyż. I mi się wydaje, to jest bardzo ładny obraz. Ofiara, krzywdziciel i pośrodku krzyż. Ja mam dorosnąć, Panie Jezu, pomóż mi, pomóż jemu, błogosław jego. Oczywiście jednym z elementów, bo pracuję według kluczy w modlitwie wstawienniczej Nilo Rozano, jak sprawdzić, czy wybaczyłem, czy nie wybaczyłem. I on pisze, że jak zapytam, czy chce, żeby ta osoba była w raju. Jak chcę i pozwalam, żeby była w raju, to wybaczyłem. Jak ją nie widzę w niebie, jak ją nie widzę w raju, to jeszcze proces niezakończony. I tutaj jakoś tak by było, ale proszę pamiętać, między nami zawsze ma być krzyż. Przebaczam ze względu na Chrystusa, bo On mnie prosi i powoli, powoli, no są takie mocne krzywdy. Naprawdę doświadczyłem w pracy z pacjentami naprawdę bardzo dużo krzywd, bardzo dużo i bardzo ciężkich. I dlatego ważne, żeby próbować, prosić Pana Boga tutaj. Wiara jest darem, żeby pomógł mi, żebym dojrzał, żeby moje serce zmieniło. Powoli, to mówię jeszcze raz, to są sprawy bardzo delikatne. On z miłością, ale jednak bardzo radykalnie mówi do nas: miłujcie się. Nie mówi: próbujcie się miłować, zróbcie wszystko, żeby się miłować. Mówi: miłujcie się. I myślę, że to, o czym mówisz, to jest to droga do tego, byśmy wybaczali i prosili o wybaczenie, byśmy mogli wejść w ten czas Wielkiego Postu wolni. Tak, chciałbym Cię dopełnić, bo tak byliśmy razem na jednym roku. Ty mi przypominałeś różną wiedzę, mnie uczyłeś w pewnych kwestiach. Ja dzieliłem się z Tobą i tak chciałbym dopełnić, żebyśmy tutaj nasze piękne czasy seminaryjne sobie wspomnieli, łaski Bożej, na przykład charytologii z lekarzem i tak dalej. Więc chciałbym Cię tutaj też się tak podzielić bardziej i powiedzieć: Pan Jezus tu mówi do wspólnoty, i to jest ważny element. Jak ja we wspólnocie, przecież w listów Jana, po tym poznają, że jesteście uczniami mymi, jak będziecie mieli miłość między sobą. Po to ta wspólnota, ten kościół, w czym nam pomaga? Ta różnica między będę się modlił w domu, a będę się modlił we wspólnocie, tak? Jak we wspólnocie, jak to się mówi, w takich, wiecie, w inkubacyjnych warunkach, nie nauczy się kochać, przebaczać. No to nie damy rady w świecie tego. I dlatego bym tutaj tak chciał po prostu się podzielić, że wspólnota ma być. Dlatego ksiądz będzie w niedzielę klękał i przepraszał. Parafianie będą robili w tym akcie przebaczenia w niedzielę. Mamy się uczyć we wspólnocie. Jak nie będziemy się między sobą, jako bracie, siostry kochali w wierze, no to na pewno nie stać nas będzie na świecie. Moim gościem ksiądz dr Dymitr Leszko, psycholog i psychoterapeuta, a osobiście mój serdeczny przyjaciel. Bardzo serdecznie dziękuję, księże Dymitrze. Proszę bardzo, mój przyjacielu. Dziękuję za uwagę. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski.
pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chubacz.